Rozdział dwunasty. Tomek przestał myśleć o dręczących go niepokojach. A wpłynęło na to m.in. nowe, bardzo poważne zmartwienie, które pochłonęło go bez reszty. Becky Thatcher nie przychodziła do szkoły. Kilka dni Tomek zmagał się ze swoją dumą i starał się gwizdać na Becky, ale nie dał rady. Przyłapał się na tym, że kręcił się nocą koło jej domu i czuł się bardzo nieszczęśliwy. Była chora. A gdyby umarła, ta myśl nie dawała mu spokoju. Nie obchodziły go już gry wojenne ani zawód pirata. Życie straciło cały urok. Pozostała tylko straszliwa pustka. Porzucił wszystkie dotychczasowe zabawy. Nie sprawiały mu żadnego zadowolenia. Ciotka była porządnie zmartwiona. Zaczęła mu aplikować rozmaite leki. Ślepo wierzyła w każdy nowo opatentowany preparat oraz we wszystkie najnowsze metody lecznicze, które przywracają zdrowie i wzmacniają organizm. Była niezmordowana w robieniu doświadczeń z nimi. Gdy tylko pojawiła się kolejna nowość farmaceutyczna, nie spoczęła, póki jej nie wypróbowała. Niestety nie na sobie, bo nigdy nie chorowała, ale na kimkolwiek, kto wpadł jej pod rękę. Prenumerowała wszystkie czasopisma medyczne i inne bzdurne poradniki higieniczne. Najpotworniejsze nonsensy, wygłaszane tam z uroczystą powagą, upajały ją swą napuszoną ważnością. Wierzyła święcie we wszystkie właściwe zalecenia. Jak należy wietrzyć mieszkanie, jak prawidłowo udawać się na spoczynek, jak wstawać, co jeść, co pić, ile zażywać ruchu, jaki nastrój jest najlepszy dla kondycji ciała i umysłu, jaki ubiór stosować na każdą porę dnia itp. Itd. Jakoś nie mogła zauważyć, że jej pisma medyczne co miesiąc podają nowe zalecenia, zwykle całkowicie sprzeczne z poprzednimi. Była naiwna i łatwowierna jak dziecko i zawsze dawała się nabrać. Gromadziła te pseudonaukowe piśmidła i oszukańcze leki, a potem usiłowała nieść pomoc cierpiącym. Nigdy nie przyszło jej na myśl, że dla cierpiących sąsiadów nie jest bynajmniej aniołem pocieszenia, ani balsamem niebiańskim na ich choroby. Obecnie ostatnią nowością było wodolecznictwo. To też dolegliwości Tomka stanowiły dla ciotki Poli nie lada gratkę. Codziennie wywlekała go o świcie, ciągnęła do drwalni, wylewała na niego istny potop zimnej wody. Nacierała ręcznikiem, którego szorstkość mogłaby konkurować z papierem ściernym, wreszcie owijała mokrym prześcieradłem i pakowała do łóżka pod stertę pierzyn. Trzymała tak tomka aż do siódmych potów, dopóki, jak sam mówił, wszystkie grzechy nie wyparowały mu z duszy. Jednak zabiegi te nic nie dawały. Chłopak był coraz smutniejszy, bledszy i wyraźnie zniechęcony do życia. Ciotka dodała gorące kąpiele, nasiadówki, natryski, prysznice i bicze wodne. Chłopiec był ponury jak katafalk. Starała się dopomóc kuracji wodnej odpowiednią dietą, opartą na zupkach z płatków owsianych. Każdego dnia lała w Tomka nową porcję cudownych leków, jakby był butelką, którą trzeba napełnić po sam wierzch. Tomek znosił te tortury obojętnie. Taka postawa przeraziła ciotkę. Obojętność musiała być złamana za wszelką cenę. W tym właśnie czasie dowiedziała się o nowym leku mordercy cierpień. Zamówiła go więc od razu całą flaszkę. Spróbowała i serce jej wezbrało wdzięcznością. Był to czysty ogień w płynie. Przerwała kurację wodną i dietę. Teraz całą swą wiarę włożyła w mordercę cierpień. Dała Tomkowi pełną łyżeczkę tego leku i czekała na wynik, drżąc z niepokoju. W mgnieniu oka skończyła się jej niepewność. Obojętność Tomka przeszła jak ręką odjął. Bardziej dzikiego i gorącego zainteresowania życiem chłopiec nie mógł już okazać. Tomek poczuł, że pora ocknąć się z letargu. Wprawdzie dotychczasowy tryb życia miał bardzo romantyczny urok klęski życiowej, ale psuły go pewne nieprzyjemne momenty. Długo myślał nad różnymi sposobami ratunku i wreszcie wpadł na cudowny pomysł. Będzie udawał, że przepada za mordercą cierpień. Tak często się go domagał i tak zmęczył tym ciotkę, że wreszcie kazała mu się obsługiwać samemu, a jej dać święty spokój. Jednak coś ją niepokoiło. Gdyby to był Sid, żadne podejrzenie nie zakłóciłoby jej zadowolenia. Lecz w przypadku Tomka wolała być ostrożna. Zerkała więc ukradkiem na flaszkę. U swojemu uspokojeniu stwierdziła, że lekarstwa istotnie ubywa. Nie przyszło jej do głowy, że Tomek zamiast siebie leczy nim dziurę w podłodze. Pewnego razu zajęty był odmierzaniem kolejnej dawki lekarstwa dla tej dziury, gdy wszedł żółty kot Ciotki. Mruczał, ocierał się i chciwie spoglądał na łyżeczkę. Wyraźnie żebrał, aby mu dać spróbować. Nie, proś Piotrusiu, ty tego nie potrzebujesz, tłumaczył mu Tomek. Ale Piotruś dał do zrozumienia, że właśnie bardzo potrzebuje. Zastanów się dobrze, Piotruś już się zastanowił. Hm, sam tego chciałeś? Dam ci, bo nie jestem taki skąpy, ale jeśli nie będzie ci to smakować, miej pretensje tylko do siebie samego. Piotruś zgodził się na wszystko. Tomek otworzył mu więc pyszczek i wlał łyk mordercy cierpień. Piotruś dał susa w górę na dwa metry, wydał dziki okrzyk wojenny, a potem w szalonym pędzie pogalopował wokół pokoju, tłukąc się o meble, przewracając doniczki z kwiatami i szerząc ogólne spustoszenie. Następnie stanął na tylnych łapkach, i z głową odrzuconą do tyłu rozpoczął radosny taniec, przeraźliwym miałczeniem oznajmiając światu swoje bezgraniczne szczęście. Potem znowu puścił się szaleńczym galopem po pokoju, siejąc po drodze chaos i zniszczenie. Ciotka weszła w sam raz, aby zobaczyć, jak Piotruś wykonał podwójne salto, zawołał gromkim głosem: hura! i wyprysnął przez otwarte okno, pociągając za sobą resztę doniczek. Ciotka poli skamieniała ze zdumienia, rzucając z ponad okularów osłupiałe spojrzenia. Tomek leżał na ziemi ledwo żywy ze śmiechu. Tomek na miłość boską? Co mu się stało? Nie wiem, ciociu, wykrztusił chłopak. Nigdy w życiu nie widziałam czegoś podobnego. Co to mogło być? Naprawdę nie wiem, ciociu. Koty zawsze tak robią, gdy są w dobrym humorze. Doprawdy? W głosie ciotki było coś, co zaniepokoiło Tomka. Tak, to znaczy Tak myślę. Tak myślisz? Tak, Ciociu. Starsza pani nachyliła się nad Tomkiem i przyglądała mu się z wielkim zainteresowaniem, co jeszcze powiększyło jego obawę. Za późno domyślił się, do czego ciotka zmierza. Łyżeczka zdradziecko wyzierała spod kołdry. Ciotka wzięła ją do ręki i pokazała tomkowi. Chłopiec zadrżał i spuścił oczy. Ciotka tradycyjnie chwyciła go za ucho, podniosła mu głowę do góry i wygrzmociła porządnie, naparstkiem. A teraz powiedz mi. Czemu tak postąpiłeś z tym biednym stworzeniem? Zrobiłem to z litości nad nim, bo nie ma cioci. Nie ma cioci? Słuchaj, Ancymonie, co ma do tego ciocia? Bardzo dużo. Gdyby miał ciocie, to ona sama by go ogniem prażyła. Wypalała z niego wnętrzności bez miłosierdzia, jakby był tylko marnym człowiekiem. Ciotka Poli doznała nagle męki wyrzutów sumienia. To ukazało jej sprawę w nowym świetle. Co było okrucieństwem wobec kota? Mogło być okrucieństwem także wobec chłopca Serce ciotki zmiękło, a oczy zaszły łzami Poczuła skruchę i żal Położyła Tomkowi rękę na głowie i powiedziała miękko Ja chciałam jak najlepiej, Tomku I przecież ci to pomogło Tomek spojrzał jej w oczy z powagą Pod którą skrywał się ledwie dostrzegalny szelmowski uśmiech Wiem, że chciałaś dla mnie jak najlepiej Ale ja również nie chciałem zrobić krzydy Piotrusiowi Jemu też to pomogło jeszcze nigdy nie skakał tak wysoko. Och, idź już sobie, póki dobra. Spróbuj choć raz być grzecznym chłopcem. Lekarstw już nie potrzebujesz. Tomek przyszedł do szkoły przed dzwonkiem. Wszyscy zauważyli, że ta niezwykła rzecz przydarza mu się ostatnio codziennie. Od jakiegoś czasu nie bawił się rano z kolegami, lecz wystawał pod bramą podwórka szkolnego. Mówił, że jest chory i rzeczywiście tak wyglądał. Udawał, że patrzy w każdą inną stronę, tylko nie na drogę. Gdy Jeff Thatcher pojawił się na horyzoncie, twarz Tomka zajaśniała. Jeszcze chwilę patrzył na drogę, potem odwrócił się przygnębiony. Kiedy Jeff Thatcher wszedł na podwórko, Tomek zagadnął go i ostrożnie starał się nakierować rozmowę na Beki, ale nic z tego nie wyszło. Tomek patrzył i patrzył na drogę. Za każdym razem, gdy pojawiła się na niej kolorowa spódniczka, budziła się w nim gorąca nadzieja. Ale po chwili nienawidził właścicielki spódniczki, kiedy zobaczył, że to nie ta, na którą czekał. Wreszcie spódniczki przestały się pokazywać, i Tomek popadł w beznadziejną rozpacz. Wszedł do pustego jeszcze budynku szkolnego, usiadł i pogrążył się w swoim cierpieniu. Wtem jeszcze jedna spódniczka weszła w bramę, i radość, omal nie rozsadziła serca, Tomka. W oka wypadł na podwórko i zaczął zachowywać się jak Indianin. Wył z radości, śmiał się. Gonił kolegów, przeskakiwał przez parkan, ryzykując życie i kości. Fikał koziołki. Stawał na głowie, jednym słowem, dokonywał wszelkich bohaterskich czynów, jakie mu tylko wpadły do głowy, a podczas tego co chwilę ukradkiem zerkał na beki czy patrzy na niego. Ona jednak zdawała się o niczym nie wiedzieć i w ogóle nie patrzyła w jego stronę. Czy to możliwe, żeby nie spostrzegła, że on tu jest? Przeniósł swoje bohaterskie występy tuż przed beki. Obiegł ją wokół z wyciem wojennym. Zerwał jednemu chłopcu czapkę z głowy, rzucił ją na dach szkoły, potem wpadł w gromadę chłopców, roztrącił ich na wszystkie strony i w końcu runął jak długi u stóp beki. Wtedy ona odwróciła się, zadarła pogardliwie nosek do góry i powiedziała, pchi, niektórym się zdaje, że są bardzo interesujący i wiecznie się popisują. Policzki Tomka zapłonęły rumieńcem. Pozbierał się z ziemi, i załamany poniesioną klęską, wyniósł się chyłkiem ze szkoły.